nie jeden, a 5 ciekawych sprzętów w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie problemy z pomysłami na święta, to może zaraz ich nie będziecie mieli. Będzie więc dzisiaj gadżetowo, a to kandydat numer 1. Nietypowa ładowarka z gniazdkiem. Jest to ładowarka biurkowa, bo przez potężny, solidny, gruby kabel trochę miejsca w walizce by zajmował, choć dla chcącego nic trudnego i można ją zabrać ze sobą zamiast kilku innych ładowarek. Gniazdko na hubie daje Wam możliwość odzyskania jednego wejścia plus przenieść je bliżej miejsca, w którym Wam się może przydać. Coś absolutnie świetnego, muszę przyznać. Jeżeli gniazdko nie jest używane, to można je zasłonić. Sam hub ma 4 złącza, w tym 2 klasyczne USB i 2 USB typu C. Świetnie, że ta ładowarka wspiera szybkie ładowanie w technologii Power Delivery Quick Charge 4.0, Samsungowy Adaptive Fast Charging czy standard Huawei'a. Także naładujecie od tabletu po laptopa czy małe urządzenia. Ładowarka ma moc 65 W i wiele opcji rozłożenia tej mocy w zależności od podłączonych urządzeń. I teraz możecie zerknąć, jak moc się rozkłada. Dodam jeszcze, że jest to ładowarka zbudowana na podstawie półprzewodników z azotku galu. GaN to technologia, która Wam może coś więcej mówić. To teraz powerbank. Jest to podstawowy powerbank o pojemności 1000 mAh. Pozwoliło mi to na dwukrotne naładowanie mojego Folda 3, także jest pewna utrata pojemności przy oddawaniu energii, ale i tak dwukrotnie telefon naładowałem. Jest prosty, przyjemny i czytelny wyświetlacz pokazujący stan naładowania. Są 2 porty USB i 1 USB-C do ładowania powerbanka, ale też z niego możemy naładować inne urządzenia. Czyli możemy jednocześnie ładować kilka urządzeń. Baseus ma też w swojej ofercie dokładnie ten sam model w tej samej cenie, ale z mocą ładowania 22,5 W. Ciekawe, także spoglądajcie w kierunku właśnie tego modelu. Trudno mówić o designie powerbanku, choć zaznaczę na koniec, że kilka razy usłyszałem, że to bardzo ładny sprzęt, aczkolwiek wygląd to kwestia gustu. Numer 3 to lampka na monitor z serii iWalk. Prostocie siła i ten sprzęt to potwierdza. Pasuje na każdy monitor ze względu na grawitacyjny uchwyt, który po prostu nakłada się na monitor. Siedzi on twardo, nie mam obaw, że może coś spaść. Są antypoślizgowe maty na stykowych punktach z ekranem. Jest ona ciężka i dobrze wykonana. Niestety nie ma w obudowie baterii, także cały czas musi być zasilana ze złącza USB w monitorze lub z ładowarki. Mamy tutaj regulowaną temperaturę w zakresie 2800 do 5500 kelwinów. Wystarczy przytrzymać włącznik i temperatura się zmienia. Do tego jest regulacja jasności przy pomocy pokrętła. Maksymalna szczytowa jasność jest naprawdę bardzo wysoka i pozwoli spokojnie oświetlić całe miejsce pracy. Fajnie do tego, że jest ochrona dla oczu poprzez niwelowanie światła niebieskiego. Szczerze, to nie wiem, jak mogłem wcześniej bez tego funkcjonować przy wieczornych montażach. Jeżeli macie iPada i zamarzy Wam się Apple Pencil, to gruby hajs trzeba na niego wyłożyć. Niestety. Dlatego na rynku popularne są różne zamienniki i właśnie Baseus ma takiego dynksa w swojej ofercie. Wizualnie różni się diodami poziomu naładowania i gumową nóżką, która styka się z iPadem, gdy magnes złapie go z obudową. Jest to o tyle fajnie przemyślane, że ta guma jest zaślepką na port USB-C, z którego to ładujemy sprzęt, bo w przeciwieństwie do Apple Pencil nie mamy tutaj ładowania indukcyjnego wprost z iPada. Dodatkową różnicą jest brak pomiaru nacisku, natomiast możemy tworzyć grubość linii trzymając stylus pod kątem. Jest to sprzęt oczywiście do takich zadań bardziej podstawowych. Dla profesjonalnych rysowników oryginał będzie lepszą opcją, ale do wszystkich innych zastosowań wersja Baseusa jest zupełnie wystarczająca i do tego ponad 2 razy tańsza. Końcówka stylusa jest odkręcana i wymienialna, jeżeli się zetrze. Dostałem do testów również słuchawki Bowie M2. Są to o tyle ciekawe słuchawki, bo mają aktywną redukcję szumów, 4 mikrofony, lokalizację GPS pozostawionych słuchawek, czy system zdalnego wywoływania dźwiękiem pomagający w znalezieniu słuchawki. Do tego etui, które obsługuje ładowanie bezprzewodowe Qi i to w cenie 249 zł, to dosyć smakowity kąsek, trzeba przyznać. Od razu powiem, że lokalizacja GPS słuchawek nie odświeża się chyba wystarczająco często, także trudno mi teraz odpowiedzieć na pytanie, jak w sytuacji zagubienia słuchawek ona okaże się precyzyjna. Z kolei opcja dzwonienia słuchawek faktycznie może pomóc w ich znalezieniu, ale musi być cicho w pomieszczeniu.
W aplikacji macie 10-stopniowe dostosowanie redukcji szumów oraz tryb przezroczystości dźwięku. Jest tu również korektor w pełni ręczny. W tej apce możecie też podpinać inny sprzęt Baseusa. Wygląda to naprawdę spoko. A jak grają te słuchawki? Barwowo trudno się doczepić, jest za to dużo basu, ale takiego przyjemnego. Jest też dobra redukcja szumów jak na tę cenę, co podbija wrażenia przy korzystaniu z tych słuchawek. Na stronie eBaseus znajdziecie też szkła czy etui na smartfony, także polecam tam zerknąć. Mam nadzieję, że będą porządne, tak jak sprzęt, który trafił w moje łapki. Oby te gadżety, które Wam dzisiaj pokazałem, coś niecoś pomogły Wam w poszukiwaniach świątecznych prezentów. Dzięki za uwagę i do zobaczenia niebawem.